Hej, dzisiaj bardzo szybki odcinek z bardzo fajnymi, ale małymi przeciekami z drugiego sezonu Powstania Smoków. Mamy trzy nowe zdjęcia, przybliżające nam trochę wygląd bohaterów z nowych odcinków. Zapraszam w takim razie na krótkie omówienie. Pierwsze ujęcie przedstawia nam Arina i Sore spoglądających na jakiś kawałek papieru. Być może jest to mapa, a być może coś bardziej trywialnego i nieistotnego, na przykład jakiś plakat z miasta. No, za wiele z tego zdjęcia nie wyciągniemy, choć widać już tutaj dużego raju. Podejrzewam, że to pochodzi z jakiegoś początkowego odcinku całego tego sezonu. Kolejny screenshot jest o wiele, wiele ciekawszy, bo prezentuje nam zupełnie nowy strój Kaja, strój wspinaczkowy. Pierwszy raz w takiej serialowej wersji zobaczyliśmy je w sumie, kiedy LEGO udostępniło klip z podróży na Perle Przeznaczenia na początku marca. Mogliśmy tam z bliska zobaczyć Lloyda i Nie, a także w tle właśnie Kaja. Muszę przyznać, że mega mi się podoba design tych strojów i uważam je za lepsze niż te, które mieliśmy w sezonie pierwszym. Ale to tylko moja opinia i bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób będzie miało w tej kwestii odmienne zdanie. Widziałem to chociażby po komentarzach, gdzie było sporo takich opinii krytykujących te nowe stroje. Ale trzeba przyznać jedno. Te stroje w ogóle nie przypominają strojów, w jakich powinni biegać ninja. Ninja powinni być cisi i zwinni, a te duże naramienniki, liny i uprzęże z pewnością w tym nie pomagają. No ale to tylko serial, nie będziemy się tego aż tak czepiać. Poza tym były już gorsze stroje, jak na przykład te rycerskie z sezonu 13. To już w ogóle było odjechane. W każdym razie to zdjęcie z Kajem pochodzi z momentu, jak ninja dotarli już do Smoczych Mistrzów, u których będą uczyć się techniki powstającego smoka. To oczywiście możemy wywnioskować po tym, jak wygląda tło tuż za Kajem. I ostatnie ujęcie jest zdecydowanie najciekawsze z tych trzech, które wyciekły, a przynajmniej dla mnie, bo widzimy na nim Eufrazję w towarzystwie Sory, Nii i Kaja. Eufrazja to ta nowa mistrzyni wiatru, która w drugim sezonie odegra widocznie jakąś o wiele ważniejszą rolę niż w sezonie pierwszym i wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć jej bez kaptura, więc troszeczkę byłem zaskoczony po zobaczeniu tego zdjęcia, po zobaczeniu jej bujnej i dość sporej, dość takiej wysokiej fryzury. Ale nie ma tragedii, choć nie wiem dlaczego, ale wcześniej wyobrażałem ją sobie raczej jako dziewczynę o nieco krótszych włosach, lecz z drugiej strony te będą lepiej powiewały na wietrze, co się idealnie zgra tutaj z jej mocą, co nie? Nie no, naprawdę nie jest źle, jestem ciekaw, co wy sądzicie o jej wyglądzie i co sądzicie o tych strojach wspinaczkowych. To już wszystko na dziś, tak więc zachęcam Was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia!